Hej, elo, tu mnie znacie i witam was w kolejnym odcinku z gry Docto. Jak zauważycie, trochę ulepszyłem nasz statek i uwaga, muszę wam pokazać parę nowych nowości, które doszły, ale na początek powiem, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie subnąć kanał, zostawić popędzie w górę oraz nacisnąć dzwoneczek. I pokażę wam pewną ciekawostkę, ponieważ mam teraz 5 dział. I troszkę ulepszyłem nasz statek oraz mam asystenta. Tutaj ten mały statek, ta mała łódka tutaj, która płynie, to jest mój asystent. Już widzimy pierwszego wroga, więc zaatakujemy go. Musimy sobie naprawdę ulepszyć nasz statek. Te na czerwono wyspy to są moje opanowane. Natomiast te na fioletowo, znaczy jest na fioletowo, na różowo. Na zielono, na taki jasny niebieski oraz na pomarańczowo są i na niebiesko są to wyspy wrogów. To jeszcze nie przejęte przez nas. Mamy sporo żagli. I patrzcie. No nie zabiliśmy go na jeden strzał, bo nie wszystkie działa wystrzeliły. Ale spoko. Ten mały statek, zaraz wam pokażę, ile kosztuje ulepszenie go. Bo to wcale nie jest taka tania rzecz. Ktoś tu płynie. Dobra, czekajcie, zróbmy tutaj taki manewr. Dostał. Mały statek jest oczywiście za wolny. I jest on zawsze w tyle. Ale w momencie, w którym atakuje nas więcej niż dwa statki, no to statek ten radzi sobie świetnie. Jeżeli chodzi o walkę z statkami tak z bliska. Mamy tutaj jeszcze statek, więc go zaatakujemy. Ach, głupia rafa koralowa, bo to jest chyba rafa koralowa. Nie trafił, nie, chyba trafił w nas. I zatonął. Poszedł na dno, okej. Chodźmy tu, bo tu kolejny nas atakuje. Tak naprawdę rzecz, która najbardziej nam się przyda, to złoto i żelazo. Złota mamy bardzo mało. W ostatnim odcinku mieliśmy go 100, ale to złoto zostało przeze mnie zużyte. A ten statek płynie tutaj? Ten czerwony? Znaczy ten czerwony, ten wróg? Nie płynie. Dobra, chodźmy na wyspę. Pokażę wam, ile kosztuje ulepszenie tego statka. Tego małego naszego asystenta. Ale chyba na początku przywita nas przyjaciel, o kurde. Takiego przyjaciela to ja się tu nie spodziewałem. Jest! Padł! O kurde, on jest najtrudniejszy. Znaczy nie wiem, czy on jest najtrudniejszy, bo jeszcze chyba nie spotkaliśmy najtrudniejszego wroga, ale ten jest dosyć trudny. Ło, ale drop z niego jest totalny. Dałem wam ciekawostkę, bo teraz jak jest noc, jest ciemno. Wpłyńmy tutaj, to będzie od razu dzień. Nie możemy się naprawić. Bo włączony mam tryb samolotowy, dzięki którym nie mam reklam w grze. Złoto się przyda. Możemy kupić złota. Wyprzedane. Ulepszamy działa. Ciało mamy ulepszone na fulla. Chociaż nie, możemy jeszcze ulepszyć. Chociaż złota mamy za mało.
Teraz te kamienie i złoto to chyba jest najbardziej potrzebna rzecz. I żelazo. Bez tych rzeczy to my nic nie ulepszymy. A ulepszenie naszego asystenta kosztuje 50 tysięcy. Na początku kosztowało jakoś te 20, potem 30, potem 40, potem 50, a teraz 60 tysięcy. Drogo. Ale jak na to, że asystent no jest jakoś tam pożyteczny, w czymś pomaga, to no warto zainwestować te pieniądze. Wyprawa do następnej wyspy. No troszkę mamy, kawałeczek mały. Trochę nam zajmie. Gra jest oczywiście darmowa na, w sklepie Play. Jeżeli chcecie, to możecie ją ściągnąć. Na razie nie będziemy płynąć chyba na tamtą wyspę, chociaż może popłyniemy, nie, kolejny statek płynie, ja mam bardzo mało życia. Drugi statek. Nie wiem, czy ja to przeżyję. Dobra, wiecie co? Chrzanić, to musimy go zniszczyć. Dobra. On został zniszczony, został nam tylko tamten jako teraz wróg. Zaraz go zniszczymy. Asystent kręci się w kółko, nie może trafić w naszego wroga. Tylko nie ta, nie ta, niech tamte statki nie płyną tutaj. Musimy ich jakoś tak. No nie, dwa statki. Prawie cztery statki, nie, tamte dwa się wycofały, znaczy nie to, że się wycofały, ale nie atakują nas. A tak, jest. Mamy. Kurde. Jest, załatwiłem go. Został ten jeden. Dobra, zaraz go zniszczymy. I już. Asystent nadaje się tak naprawdę do jednej rzeczy, do szybszego zbierania przedmiotów. To co on zbierze leci od razu do naszego ekwipunku. Mamy ulepszone życie, ale życie nam się bardzo wolno regeneruje. Walcząc ze statkami możemy zdobyć zawsze jakieś złoto, żelazo, jakieś rzeczy, które mogą nam się przydać. W sklepie są bardzo fajne rzeczy, ale niestety drogo. Nie wiem, jaką następną grę będziemy nagrywać. Bo jeszcze planuję chyba jeden odcinek z tej gry, chociaż nie wiem do końca. Może ten jeden, ten ostatni, to jest, będzie ostatni, bo może zrobimy jeszcze live. Albo będziemy robić tak live'y. No, może ciekawsze, ale nie tak, że cały czas. Do jakiegoś czasu, bo będą live'y dzisiaj może będzie live. Zobaczycie, z jakiej gry. A zatem miał być live. Ale w końcu miałem coś do zrobienia i tego nie zrobiłem. No nie, musimy wpłynąć tutaj, bo tak to mnie zniszczą. No nie, nie w tę stronę. Dużo złota dostałem. Może tak polujmy sobie na takie statki, żeby mieć chociaż trochę tego złota.
Nagrywa się, niestety muszę nagrywać przez pasek, znaczy kończyć filmy przez pasek powiadomień, bo gdy jest spadek FPS-ów w grze, bądź po prostu lag, nie chcę. To zawsze program do nagrywania znika. Nieważne, czy to jest najlepszy program, czy jakiś słaby. Każde się wyłączają po prostu. Ja się palę. Ile tu? 1, 2, 3, 4. No nie. Niestety umarłem, bo miałem bardzo mało życia. Ale myślę, że teraz uda nam się ich pokonać. Chociaż nie, oni zawsze znikają, bo jak wpłyniemy do swojej na swoją wyspę. Zobaczcie, teraz ich nie będzie tutaj. Dokładnie. Bo to jest jak potwory w Minecrafcie. Zresztą w ostatnim odcinku mówiłem. Czasami najgorzej jest tutaj w tej grze w nocy. Nie tylko przez to, że nas atakują jakoś tak w większej ilości, ale też przez to, że atakują nas i jest ciemno. Jak jest ciemno, to nic nie widać, a jak skrzynki wypadają ze statków, to niestety nie możemy ich podnieść, bo zazwyczaj ich nie widać. Dawaj go, jest! Jeszcze nie zniszczyłem go. A to dopiero wytrzymały statek. I bum. Padli. Jak mówiłem, my sterujemy tym asystentem. Asystent jest oczywiście słaby. Wymaga ciągłego ulepszania. A tam jest jeszcze statek. Wiecie co? Walczmy z tymi statkami, bo złoto nam się przyda. To w dużej ilości. To jest jedyna możliwość zdobycia go, jak go nie możemy go kupić. I kolejny się zrespił. O kurde. Gdzie jest mój asystent? Czy oni zniszczyli asystenta? Nie. Nie da się go zniszczyć. Oni na szczęście w asystenta nie strzelają. On jest dla nich jakby niewidoczny. No nie. Ale asystent mógłbyś strzelać do nich. Dobra. Dostałem jeden diament, super. Diament jest bardzo drogi. To jest jedna z najdroższych rzeczy. Jedna chyba z najrzadziej używanych do ulepszeń. No asystent, zbierz to. No zebrał chociaż część tych skarbów. No nie. Asystent trafił w niego, ale dawaj go strzelaj w niego.
No nie, no wiecie co, mam dosyć tego. Ja płynę sobie, niech on już sobie robi te kółka. Te bączki. Ja sobie płynę dalej. Co, przegrałem? No jak tu się tyle ich respi w nocy? Że to jest masakra. Noc jest najgorsza. Bo non-stop się respią. Muszę się tak nazdobywać rzeczy, by dopłynąć tam. Bo jak mówiłem, tam jest bardzo trudno wygrać tę wyspę. Pod odcinkiem właśnie tam dopłynąłem, ale niestety przegrałem. Tak jak tutaj przed chwilą. A ryb się nie opłaca sprzedawać. Nawet jakbym miał milion monet, to i tak nie mogę tego za bardzo użyć, bo w sklepie jest ograniczona ilość jakichś danych surowców. Żelaza, złota. Bo to jest chyba używane na krawędzie statku, bo jest taki statek złoty. Nie wiem, może mi się wydaje. Ale złoto jest dosyć twarde, więc to może być nawet prawdopodobne. Daleko jesteśmy od tej wyspy? Tak, daleko. Dwa razy klikając na ekran ustalamy kurs. No. W którym nasz statek musi się kierować. Tamten się już pali. Dam radę. Asystent, bierz go. Ach. Jest, padł. Manewr i atak. No kurde, ile ich się narespiło. Dobrze, tamci nie atakują mnie. No ale mógłbym ten asystent nie blokować. Okej. Okay. Zdobyliśmy przynajmniej jakieś złoto. I tak, 6 złota. Kiepsko z tym złotem. Oczywiście statek to ileś chyba naprawia sam, ale czasem jest to 3-4 minuty. No co 10 sekund tam, nie, co 20 sekund może kawałek. O, już dopłynęliśmy do tej wyspy. Już ją widzę. Już są statki. I tak naprawdę jest ich... Ile? 5 ich jest. No nie. Szybciej. Możliwe, że przegram tutaj. To jest trudne. A tak. Nie trafiłem. Bo oni też nie trafili. Nie, trafili mnie, kurde. Dobra, załatwiliśmy 2. Z 5 zostało 3.
Dobra, został jeden statek. I dziękuję. Dobra. Został tylko ten jeden statek i to nie jest statek z tej wyspy. Po prostu random jakiś. Nie, dzięki, nie chcę. Wpłyniemy na tę wyspę. I zrobimy tu mały przystanek. Możemy ulepszyć ale asystanta. Ale to ulepszenie dało. Wygląda tak samo, chyba żagiel tylko mu się poprawił. U nas co ulepszymy? Damage. Tutaj, tutaj. Jest. Życie nie mogę ulepszyć. Aha, mam jeden złota tylko. Wykupmy wszystko, żelazo, wszelkie złoto. To się przyda i to by też się przydało. Gdybym miał coś, żeby tym kupić. Ale nie, wypłyńmy już z tej zatoki. To ona jak pączek. A stój. I można też, jest w tej grze pewna ciekawostka, bo możemy przybliżać sobie nasz statek. Nie za dobrze to wygląda. Ale te tekstury nawet fajne. Jak patrzę na armatę, to w armacie przebija się tekstura statku. Ale nieważne. Ojej, jak ja wypłynąłem daleko. Asystent jeszcze go dobija. Asystent jest za słaby na takie walki. Nawet, że go ulepszyłem. No wie, jak mnie to denerwuje, że on tak pływa, i ja nie mogę go trafić. No, chodź tutaj, a nie tak daleko pływasz. Dobra, uciekaj, dobra, ja wpływam, znikaj sobie stąd. Ja się nie będę bawić. Ja nie chcę tego kupować. Okej, to będzie koniec, to już będzie koniec tego odcinka, tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, zapraszam także do kliknięcia dzwoneczka, bo bez kliknięcia tego dzwoneczka możecie nie dostać powiadomienia o filmach niektórych. Więc zapraszam do tego też i zapraszam też do pobrania tej gry, bo ona jest nawet ciekawa, bardzo fajna. A ja muszę wpłynąć sobie do zatoki. I elo.